Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj chlebek jaglany z siemieniem lnianym, z kaszy, kilku prostych dodatków, pieczony na płasko w piekarniku. Na płasko w sensie, że to płaski chleb będzie. Pyszny do past, serów czy sałatek, jak i do słodkich dodatków typu konfitura czy miód. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Ja piekę go ostatnio co najmniej raz w tygodniu, bo dzieciom wyjątkowo zasmakował, a jest bardzo prosty i w sumie dość szybki. Po przepis i składniki odsyłam jak zawsze na www.skutecznie.tv. Bardzo serdecznie tam zapraszam, a teraz już nie przedłużam. Zaczynamy! Zaczynam od kaszy jaglanej. Kaszę jaglaną gotuję w lekko osolonym wrzątku przez około 20 minut. Na jedną blachę potrzebuję 100 g kaszy i ugotowałam ją w szklance gotującej wody 250 ml. Tu już mam gorącą i póki jeszcze gorąca, od razu ją zblenduję. Najpierw dosypię kakao, ciemne, mocne, bo chcę, żeby moje chlebki były ciemne. Dodam 3 łyżeczki ciemnego, mocnego kakao. I z grubsza mieszam, żeby kakao za chwilę mi nie pyliło, bo ja tu obok mam kamerę i muszę bardzo uważać. Dobra, tak wystarczy i teraz blenduję na gładko. Można przełożyć do misy blendera i zblendować, ale to jest gorące, więc ja wolę tą metalową końcówką zblendować. Jak zostanie trochę ziarenek kaszy, nic nie szkodzi, po prostu będą bardziej widoczne w chlebkach, co nawet będzie fajnie wyglądać. U mnie gotowe, tak to wygląda. Ach i zapomniałam, doleję tu jeszcze jedną łyżkę oleju roślinnego o neutralnym smaku, biorę rzepakowy, czyli jedna łyżka, mieszam z grubsza i odstawiam na bok. Teraz zmielę mak. 4 łyżki czarnego maku wsypuję do młynka do mielenia. Dodaję siemię lniane, 2 łyżeczki i 3 kulki ziela angielskiego. I mielę w młynku do kawy na taką z grubsza mąkę. Nie wiem, czy każdy młynek nada się do mielenia siemienia lnianego, bo ono jest takie trochę tłuste. Ważne, żeby był szczelny i żeby te drobne ziarenka nie dostały się do silnika. U mnie coś takiego. Przekładam to teraz do osobnej miski. I od razu dodaję mąkę kukurydzianą lub ziemniaczaną, 2 łyżki. Dziś biorę kukurydzianą oraz proszek do pieczenia, 1 łyżeczka. I mieszam, żeby składniki dobrze się połączyły. No, mogłam wziąć trochę większą miskę, ale jakoś dałam radę. Tak to wygląda, odstawiam na bok. Teraz karmel. Rozgrzewam patelnię ceramiczną i wsypuję cukier trzcinowy, u mnie 2,5 łyżki. I nie mieszam tego, tylko tak rozprowadzam na patelni równą warstwą i zostawiam, czekam, aż cukier niemal całkowicie się rozpuści. Mniej więcej coś takiego. I wtedy od razu wlewam tutaj 50 ml mleka. Moje jest zimne. Nie mieszam, czekam, aż zawartość patelni się uspokoi, bo to troszkę zacznie syczeć, wiadomo, gorące z zimnym się styka. Czekam, aż to się uspokoi, piana opadnie i dopiero wtedy wyłączam grzanie i mieszam, żeby cukier połączył się z mlekiem. Czyli mieszam tak naprawdę dopiero pod sam koniec. Wtedy to się lepiej rozpuści, nie będzie grudek. Zostawiam na jakąś minutę. Po tej minucie raz jeszcze mieszam, dopóki karmel całkowicie się nie rozpuści. Wygląda to tak. Pachnie przecudownie i głównie o ten zapach i smak tu właśnie chodzi. Dolewam teraz do kaszy. Dokładam też od razu mak z dodatkami. I ja tu jeszcze doleję ocet ryżowy, mniej więcej 1 łyżeczkę, żeby uzyskać taką lekką imitację zakwasowego posmaku. Próbowałam bez tego octu i według mnie z jego nutką chleb jest jednak lepszy. Całość dokładnie mieszam, aż składniki się połączą. Ja znowu najpierw łyżką, by uniknąć ewentualnego pylenia, a potem blenderem. Wystarczy krótko tylko do połączenia składników. Wygląda to tak. Masa jest dość gęsta, jak widzicie, i w zasadzie gotowa. Można ją jeszcze doprawić po swojemu. Ja zostawiam już tak, bo nie chcę, żeby później smak chleba zdominował dodatki. No i czas piec. Rozgrzewam piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Blachę do pieczenia wykładam papierem lub matą do pieczenia i wykładam na nią przygotowane ciasto. Rozsmarowuję łyżką, później szpatułką. Rozprowadzam po prostu równą warstwą po blasze, zachowując równą wysokość, czyli grubość moich przyszłych chlebków. Ja daję temu ciastu jakieś 5 mm może. Wygładzam, wyrównuję i trochę się tu bawię, bo tak jak teraz wyrównam ciasto, taki otrzymam później wypiek. Dobra, myślę, że tak wystarczy. Tak to wygląda, taka grubość. Wstawiam blachę do gorącego piekarnika. Ja zsuwam z papierem na bardzo rozgrzaną drugą blachę, która rozgrzewała się razem z piekarnikiem. Zamykam i piekę przez około 30 minut w 180 stopniach Celsjusza z termoobiegiem na drugiej półce od dołu. Jeśli nie ma termoobiegu, to po prostu podwyższam temperaturę do 200 stopni Celsjusza.
Po 30 minutach wygląda to tak, pachnie cudownie, można wyjmować. Po wyjęciu zostawiam aż ostygnie, nie ruszam, nie zdejmuję, nie kroję, ma stygnąć na blasze. Kiedy ostygnie, zdejmuję z blachy i porcjuję. Ja odkrawam brzegi, wyrównując krawędzie. Tu już mam amatorów na podjadanie, więc te krawędzie zaraz znikną, a resztę kroję na prostokątne kromki, w zasadzie takiej wielkości, na jaką mam ochotę. Zobaczcie, cienkie, elastyczne, nie kruszą się i smakują naprawdę wybornie. Traktuję jak pieczywo, czyli na kanapki, do sałatek, do zup, jak i do past, wędlin, serów czy słodkich dodatków typu miód, dżem itd. Pierwsze kromki po upieczeniu zawsze najchętniej znikają z masłem. U mnie tak to wygląda. Zapachu nie czuć, ale uwierzcie, pachnie cudownie. Zachęcam do wykorzystania przepisu, to przekonacie się o tym we własnej kuchni. Całość jest bardzo prosta. Niedługo pokażę jeszcze jeden chleb w tym samym stylu, ale z inną kaszą i z ziarnami. Też pyszny. Na razie jednak zachęcam do tego dzisiejszego. Serdecznie dziękuję za uwagę. I na koniec, jak zawsze, życzę smacznego. Mogę już? No weź. I co, dobre z masłem? Dobre. Pyszne.